Cześć, ja jestem Anjon i powiem wam, że takiego grindu nie pamiętają nawet najstarsi górale. No, chyba że robili poprzedni chirospad, albo ten, który był przed nim. No dobra, jeśli górale grają w raid, to doskonale wiedzą o czym mówię. Ostatnie trzy dni to był istny roller coaster. Najpierw był optymizm, że się uda, potem ciężka praca żeby się udało. Wczoraj w nocy stwierdziłem, że się jednak nie uda. Brakowało ponad 14 tysięcy punktów, żeby zrobić pięciogwiazdkową duszę białej królowej. Położyłem się spać z przeświadczeniem, że dzisiaj nagram dla Was film, w którym przyznam się do porażki. Jednak sen podładował mi baterię na tyle, że rano stwierdziłem, że jednak spróbuję jeszcze raz. Zostało dwie godziny do końca eventu, kiedy rozpocząłem ten szalony finisz maratonu. Zużyłem praktycznie wszystkie swoje dostępne zasoby. Zwłaszcza mistery szardy, no i dżemy. Wylewelowałem chyba każdego czempiona, który nie uciekał przede mną zbyt szybko do Volta. Nie przepuściłem nawet rarkom, które na co dzień są Faction guardianami. Mój zapas browarów skurczył się tak bardzo, że nie obejdzie się w najbliższym czasie bez wizyty w hurtowni. Mimo to, 15 minut przed końcem, już wiedziałem, że poniosę porażkę. Chyba. Że sięgnę po zasoby z plastikowego skarbca ku ucieczce plarium. Tak więc zakupiłem najmniejszą paczkę 3250 punktów i z wyrzutami sumienia, ale zadowolony, udałem się na ścieżkę kochanków, żeby odebrać nagrodę. No niestety, okazało się, że popełniłem prozaiczny błąd w dodawaniu i musiałem w 5 minut dorobić jeszcze 1000 punktów. W ruch poszły browary Void. to ostatnie, których jeszcze mi trochę zostało i. Na 3 minuty przed końcem udało się. Odebrałem pięciogwiazdkową duszę Ankory. Czy było warto? Szczerze to nie jestem tego pewien. To był pierwszy raz, kiedy poszedłem po ostatnią nagrodę w Chirospad I przy następnym tego typu evencie zastanowi się trzy razy, zanim to powtórzę. A żebym miał się nad czym zastanawiać, Plarium, a jakże, rozpoczyna od jutra nowy event. Tym razem będziemy zdobywać duszę Blade Mastera. Czterogwiazdkową. Nie zwalniają tempa, chcą nas wydrenować ze wszystkiego, co jeszcze nam zostało. Sprawdźmy tylko szybko, jak przedstawia się ten event nowy. Zaczyna się od jutra i potrwa do 4 marca, czyli dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu mamy do zdobycia 950 punktów, w drugim 750 czyli w sumie 1700, a 1500 będziemy potrzebowali, żeby odblokować czterogwiazdkową duszę dla Ratalosa. Ja potraktuję ten event zupełnie dodatkowo, na pewno nie będę tutaj specjalnie pod niego grindował, co się uda zrobić przy okazji, to będzie moje. Teraz będę musiał się zastanowić, jaki wybrać blessing dla Białej Królowej. Kandydatem, który pierwszy mi przychodzi do głowy jest Miracle Hell, ale muszę to jeszcze rozważyć. A jak już tutaj jestem, mamy 10 skrzynek do otwarcia. Zobaczmy, co tym razem z nich wypadnie. No, niestety, tylko 3 fragmenty. A pięciogwiazdkowy kurczak bardzo by mi się przydał podczas tego maratonu. Napiszcie w komentarzach, jak Wam poszło. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.